Okej. Na moment tylko wracając do reszty teamu, znaczy tak, to co się dzieje to nasz sojusznik, który jest jak to chyba się nazywa z programem, obsługująca drony, które zostały na ziemi, jasna Andrzej. Jasna. To Bunny na ziemi nie jest za bardzo w stanie jeszcze ich zobaczyć, bo tak jak mówiłem, jest problem ogólnie z widocznością. Natomiast informacja dla reszty graczy, że faktycznie te drony, zwłaszcza obserwacyjne, zaczynają się kręcić gdzieś w... zaraz... Gdzieś w tych okolicach. Jeden gdzieś w tej okolicy. Żeby jakoś... Natomiast drugi gdzieś w tej. No i też reszta drużyny na okręcie ma info... Znaczy widzą, że właśnie te sylwetki cieplne zbliżają się, znaczy są już niemalże w granicach tego miasta. Znaczy nie jest ich aż tak bardzo dużo, ale się zbliżały i zaraz będą. No i o ile nie ma kontaktu radiowego, tak wydaje mi się, że przy, że tak powiem, obecnym stanie umysłu Unity, inaczej skupienie się na tym, że Bunny musi być uratowana, ponieważ tak, że tak powiem, Wujaszek zostawił komendę, że w ramach zagrożenia dwa możliwe, że o ile ciężko byłoby wykryć konkretną sylwetkę, znaczy cieplną wśród tego wszystkiego, tak, no wydaje mi się, że jakiś nawet nie to sygnał, jakiś rodzaj identyfikatora, nawet jeżeli sam kompat jest rozwalony, w sensie nie ma połączenia radiowego, to jakieś pingnięcie mogłoby być. Jak najbardziej mogłaby wyczuć na przykład moją zbroję, która jest świecąca, zasilana na... Czekaj, dajcie jej opis, bo wszczeliłam opis tej podstawowej, a tu jest ta, którą ja mam. To jest upgrade tej sztormowej. I tam jest, że widać... pale glow. No tak, tylko no nie z kosmosu. A nie, myślałam, że to drony wysyłają obraz. Właśnie. Jezu. Nie, w tym kurzu i głównie... Tak. Tak. O ile ona jest aż tak bardzo zauważalna, bo to znaczy, że wrogowie też mogą ją wyczuć. No, to by ładnie się... Właśnie tak się zastanawiałem, że w jaki sposób flafowo wytłumaczyć, że ten stealth tak nie do końca wyszedł. No to jest jedna z możliwości. Nie mówię, sorry, nie, to jest naprawdę ciężko mi się jakoś myśli. Więc dobra, zanim jeszcze Bunny dalej będzie mogła się ruszać, czy zanim dojdziemy, że coś się stanie, to co reszta drużyny robi w międzyczasie, jak tam dochodzą w końcu feed z dron, który jasno obsługuje tam przy lądowniku. Dla uproszczenia załóżmy, że na tyle cwanie i dobrze, że to wykalkulowaliście, że no faktycznie te drony mogą być, w sensie zasięg operacyjny jest zachowany. No to inaczej, ogólnie rzecz biorąc, gracze, co reszta postaci, jaki ma plan działania, w sensie, że planują zrobić lot z resztą NPC-ów jako kawalerię, żeby uratować resztę, czy... Wiesz co, ja w tym momencie rzucam taką sugestię, że zabieram oddział na tą na planetę, bo w sumie nie wiemy jeszcze chyba co, w jakim stanie są albo w jakim stanie będą. Z naszej ekipy w sumie ja mam jeszcze skill w pilocie, plus jeszcze Squealer. W momencie, w którym nas wykryli, stawiam, że jednego z pilotów musimy zostawić na statku, tak czy siak. Nie, nie chcę, dziękuję. Musimy zostawić na statku, więc muszę z tego powodu być, żeby jak coś pomóc w pilotażu, albo pilotować tego. Jako medyk też polecam. Reyna może zostać na statku, żeby robić Overwatch z wszystkich tych danych, które zbiera i obsługiwać sensory i tak dalej, żeby wszystko przekazywać. Andrzej może skomunikować się z komandosami, zobaczyć jakiekolwiek informacje, które mogą nam pomóc. I jeśli byłaby jakaś chryjnia, to może też spróbować zrobić dyplomację, wiesz, polecieć, być w rezerwie, żeby polecieć na planetę i podburzyć tam te plemiona, z którymi się dogadywaliśmy. To jest opcja. Tylko ta ostatnia rzecz to jest zdecydowanie coś na dłuższy przedział czasowy. No właśnie, tak, bo to też zależy od tego, czy Bunny będzie cisnęła do punktu ewakuacyjnego i po prostu sama się uratuje, czy jednak będzie potrzebowała pomocy z orbity, czego tak naprawdę nasze postaci nie wiedzą, więc planujemy w tym momencie i krótko, i długoterminowo. Tak, dokładnie. Plus jeśli będzie uciekanie gdzieś w pustyni i tak dalej, to będziemy po pierwsze potrzebowali przewodników, a po drugie osób, które wiedzą jak się tam poruszać, no bo równie dobrze na pustyni my także możemy sobie nie poradzić, jeśli sami wyruszymy. Więc sędzia będzie pod tym względem potrzebna. Reyna jest potrzebna przy kompach i w sumie jestem jedyną taką disposable osobą, żeby w pole polecić, która też może w jakikolwiek sposób pomóc. A to lecząc, a to też że pilotując. Bo na przykład Kitty może być ranna, to oczywiście tak, będziemy mieli jeden nasz landing pod, ale drugi też trzeba będzie z planety zabrać. Więc myślę, że też powinien tam być. No, tym bardziej, że nasi medycy są zajęci komandosami. Więc tym bardziej nie powinni schodzić. Tak z jakichś innych rzeczy, to w sumie nie widzę, co tu jeszcze można by zaplanować. Czyli mówiąc w skrócie, tak jak mi to trochę brzmi, to na razie bezpośrednio nikt do pomocy Bunny nie leci. Bo tam rzucił w sumie jeszcze pomysł, z którym ja się zgodziłem, że w sumie feed z dronów może być przekazywany. W sensie, że Jasna ma feed z dronów, a że jest przy lądowniku, no to dane przekazuje wyżej. To w końcu widzimy, że tam jest Kitty, tak? Nie kurwa, Kitty zginęła w stacji Nano Kuźni, tak? Tam jest, w końcu widzimy, że tam jest osoba, którą znaliśmy dawniej jako Kitty. I nie będę przy planowaniu jeszcze. Ogólnie z tych wszystkich rzeczy obserwacyjnych, które macie, zwłaszcza które Reyna ma jako sprzęt, to i zbierając te dane, analizując sygnatury technologiczne, energetyczne, to tak. Ale w sumie widzą, że tam jest moja zbroja gdzieś w tym kurzu, czy widzą, że ja się tam przemieszczam z jakimiś ludźmi? Bo może być po prostu sygnał, że ta zbroja tam jest, ale przez ten kurz i gówno nie widać. No bardziej to jest właśnie sygnatura, nie wizualne potwierdzenie, że tak chodzi, tylko bardziej jest namierzenie na sygnaturę energetyczną, energetyczno-technologiczną. To zresztą może działać nawet przy rannym, czy też, nie daj Boże, martwym użytkowniku, więc tak czy siak, no musimy na pewno tam polecieć na tą stronę, skoro mamy, widok na tą zbroję. Jakikolwiek ślad. Okej, jest walka, no ale będziemy mieli jakąś tam siłę ognia, żeby zrobić zwiat ogniowy, a te pozostałe rzeczy z Reyną stojącą na sensorach i Andzioł, która ewentualnie dopyta komandosów, na co mamy uważać. Myślę, że powinien być przydatny. Momencik. Muszę zmienić słuchawki. Się rozładowują. Dobra, to zmieniaj słuchawki i potem wypisz mi na czacie postu kto gdzie leci. Od razu powiem, nie jestem pewien, co komandosi mogą wam powiedzieć relewantnego do obecnej sytuacji, coś czego już nie wiecie. Chyba że Andzia jakieś ma konkretny pomysł na jakieś pytanie, co jeszcze może być istotnego do tej sytuacji, o której nie wiedzą. Mają intel, ale nie bezpośrednio relevantny do teraz, tylko do ogólnej sytuacji, typu że coś się dzieje na kosmicznej kopalni gazu, znaczy Gas Mine Project, że coś, że jakieś są połączenia do innych sektorów, że co mogą mieć o innej planecie wiedzę. Co już pisz? No to Andzia, pytanie, czy masz jakieś idee, sugestie, że coś, co mogąby komandosi wiedzieć na temat sytuacji pomocnego dla was teraz, a o czym nie wspomniałem, o czym nie wiecie jeszcze, bo ja nie widzę tutaj pomysłów. Szczerze mówiąc, ja też. Tyle, że kapitan, znaczy teraz się po prostu jest moment, jak już trochę odetnęli i są poskładani, czy też jeżeli powoli przytomnieją, albo ich z doktorów można wydać, że kapitan to jest Morgan Cox. Natomiast reszta to nie wiem, coś... Cyrus, Owen. Jeszcze wspominają o Simonie, ale ten właśnie zginął na powierzchni. Coś o warunkach bojowych, ewentualnie jakiejś liczbie bestii bojowych, które możemy się natknąć. Ewentualnie... Liczba bestii bojowych jest już opisane w danych wywiadowczych. W jakich zazwyczaj paczkach chodzą? Dobra, wiesz co, to może na przykład jakaś pomoc z mapami, jaki najlepszy będzie przelot, żeby też nas nie zauważyli, czy coś takiego, bo oni znają lepiej teren, potem tam byli coś dłużej. No, może coś w tych gustach. Zresztą teraz w obecnej sytuacji nie ma aż tak dużo rzeczy, które mogą was zauważyć. Znaczy... No też jeśli macie jakieś inne to mówcie, no. Tak jak to inaczej. No bo też... Ogólnie rzecz biorąc z opisu, to informacja w skrócie, ta planeta nie była priorytetowym celem AI, Żelaznego Legionu. Jasne, fajnie, że mieli jakieś dodatkowe miejsce na robienie swoich eksperymentów, miejsce, żeby zbierać chętnych do eksperymentów i ich modyfikowania. ale zależy na to, że jest tylko jedna stacja bojowa na orbicie i była jedna planeta pod świątynią. Nie było tutaj takiego aż nagromadzenia sił. I plan jaki mieli, to... Bo też udało im się zlokalizować potencjalne miejsca na właśnie zrobienie bazy polowej, ponieważ udało im się przede wszystkim znaleźć rezerwuary podziemne wody i kompleksy jaskiń, które nie były ruszone wcześniej. Ale też to też wyniknie z rozmowy, że z jednej strony jasne, jakiekolwiek zniszczenia i atakowanie AI, cokolwiek co sprawi, że ich zaboli, pomaga. Ale z drugiej strony zrobienie zbyt dużego rozpierdolu też trochę przeszkodzi w utworzeniu przyczółka. Bo najlepiej zachować iluzję, że AI sądzi, że nadal tą planetę posiada, że po prostu jej nie potraktować planet killing weapons. Znaczy oni tu jakiś lepszy zobaczą, że to jest właśnie taki balans między okej, musimy znaleźć sobie na tyle otwarcie, żeby móc zrobić przyczółek, ale pod nosem wroga, żeby byli uśpieni i po prostu nie zgromadzili, nie stwierdzili, że po prostu trzeba zbombardować to wszystko w cholerę. Dobra, Bunny i reszta, jak się przekradacie pomiędzy osłonami, to teraz po prostu dochodzimy do konsekwencji tego, tych poprzednich rzutów. Nagle z tego miejsca jest muzzle flash, znaczy rozbłysk. I słychać huk wystrzału. Jakby to ja z góry deklaruję, że chcę tankować, czyli idę z przodu. Też wcześniej mówiłam, że idę z przodu. I jakby co to będę chciała resztę zasłaniać. Okej, jakie jest twoja C? 20. 20, tak? Mhm. Okej, to jest moment w zwolnionym tempie, jak nagle kawałek nadruszonego murku obok ciebie rozpryskuje się na kawałki i orientujesz się właśnie, że w tym budynku na samej górze, powiedzmy, że to jest jeszcze taka górna przybudówka, jest snajper, czy po prostu kultysta, który skitrał się ze swoim sprzętem i teraz w szale czy szaleństwie poluje sobie na kogokolwiek, kogo by widział. I na razie ma przewagę zasięgu. I wysokości. 3... Wiem, zajebisty plan. Czy widać więcej? W sensie, tutaj zobaczyłam tego innego ziomeczka, ale czy do niego ktoś strzela, albo czy on strzela tak jolo do nas i wszędzie naokoło, że widzi, że coś się rusza i strzela? Czy mogę wyciągnąć wniosek, że gdzieś po której stronie jest ich więcej i tam się toczy walka? Na razie w tym momencie, jak trochę zawiało, to jest właśnie moment, no powiedzmy, że mówię, to nie są takie tury co 6 sekund, że jak czas miała się poruszacie, to te echa zewsząd nie tyle znikają, co minimalnie cichną. I na razie wygląda na to, że ten snajper jakby konkretnie na tobie się skupił. Dobra. Chciałam zrobić YOLO i skupić na sobie no to o tym, żeby reszta mogła uciekać. I... A ile on jest ode mnie? Nie, nie tak. Jak się robi tą? W sumie tak naprawdę powinienem rzucić z plus 6, nie plus 8, ale to nie zmieni, bo wali na większy dystans. Powiedzmy, że to jest ponad 1000 metrów. Tu między nami jest ponad 1000 metrów? Tu jest kilometr? No dlatego nie korzystam z metrów, tylko ze square'ów, bo mówię, ciężko mi jest... Bo z kilometra to ja bym go chyba nawet nie zobaczyła, w sensie gdzieś tam ktoś sobie strzelił, przecież kilometr to jest fuj. No kurwa, Brzesko ma 2 kilometry praktycznie od końca do końca. Dobra, to by nawet miało sens, że jeśli ja gdzieś stamtąd ogarnęłam, że był strzał i nie słyszę więcej. Znaczy no będzie po prostu najpewniej kontynuował ostrzał, no bo cię wyczaił. Tak, ja bym chciała... A wiesz co? Jeszcze możesz rzucić na Notysa, ale to jest konkretnie... Znaczy Dogo może pomóc, ale to jest konkretnie pod twoją rzecz. Pomagaj Dogo. Poziom trudności... 7. Wow. Dodałeś mu 1 ode mnie? A, dobra, no to wtedy tak. No to masz plus 1 pomocy od niego. Okej, a z jakiego atrybutu? Wisdom. Wisdom. Proszę. Wow! Okej. To słyszysz coś jeszcze. Że wśród tych co jakiś czas wystrzałów snajpera i tego, że te echa walki cichnęły, to powoli nowy dźwięk dochodzi jako echa dochodzące gdzieś z... Gdzieś z góry. For fuck's sake. Oraz przede wszystkim z tych okolic, gdzie są trochę głębsze zabudowania. Są dźwięki, znaczy jest ta subtelna różnica między tym, jak ludzie walczą, nawet jeżeli są trochę szaleni, walnięci w religijnym szale, a między tym, jakie są odgłosy, kiedy walczą zwierzęta i bestie. Coś więcej nadchodzi. A. Dobra, to... Myślę, że to totalnie pasuje, zwłaszcza jak ja jestem na tym adrenalinowym haju, że mówię Laura, bierz Ghosta, idźcie na południe, a później w stronę tam, gdzie mają iść. Czyli jak się robi kurwa te jebane szczałki na tym? Jak masz ten panel po lewo, to to jest, powinna być raz, dwa, trzy, piąta ikona od góry i wtedy... Kostka? O, dobra, mam. U mnie jest 4. Spoko. Ja chcę, żeby oni poszli tu i tu. Tak? A ja w tym czasie będę chciała... kurde, jak mogę robić Spidermana praktycznie w tej zbroi. Będę się chciała wpierdolić do tego kolesia. Czyli będę jakoś skakać po tych budynkach, przykuwając na siebie ostrzał. Przynajmniej jego na pewno. I jak tu się wpierdolę, to rozumiem, że będę miała fajną pozycję, nie? żeby widzieć, co się tu dzieje i co stąd nadchodzi. Więc ja stąd będę chciała ich osłaniać. Dobra, no to na razie masz 5 kratek, o które się możesz ruszyć. Ja mam 20 metrów, jak skaczę w tej zbroi. To nie wiem, czy mi to zwiększa kratki? No to powiedzmy, że... W tej to już na przykład możesz tutaj, bo to jest 6. Dobra. I będę chciała strzelić do niego, spoko? No jeżeli... Pokaż mi, gdzie skończysz, to powiem, czy będzie w zasięgu, czy nie. Więc możesz ruszyć swojego tokena. A tu co jest? Rozumiem, że to jest jakiś budyneczek, a to jest co? Gruzowisko? Takie gruzowisko. A to czekaj, to ile mam? 6 kratek? Tak. I tu gdzieś. Okej. To skaczę od murku do gruzu, do murku. No chyba, że mogę tu, no nie wiem, co za różnica. Nie. To jest 6, to okej, to już nie bardzo. Okej, i będąc tutaj, masz go w zasięgu, co prawda ma cover, ponieważ to jest gniazdo snajperskie, więc do trafienia masz -2. Dobra. Załóżmy, że nie brałam ze sobą snajpa, nie? Chyba... Czy mówiliśmy wcześniej, że miałam snajpa? Bo pamiętam, że się zastanawiałam, czy używać snajpa, czy nie. Ale chyba nie chodzę taka obładowana. Na pewno mam 2 pistolety. Twój wybór to akurat jest najmniejszy problem. No dobra, nie no, to walę z Lady. Bo nawet jak nie w niego, to może uda mi się zdezintegrować kawałek jego tego i dostanie cegłą w głowę. Burst, tak. Premia -2, tak? Okej. Mam wpisywać -2, czy ty mu dodajesz datę? Nie, -2. Okej. Ile mu dałem? Tak, akurat trafia. Nice. Ale pomimo tego, że strzał mocno go rani, to jeszcze trzyma się na nogach. To znaczy... Ale... A stąd mam jakiś dobry widok, w sensie jak już przeskoczyłam... Ale, no właśnie chcę... No wiadomo, co się właśnie dzieje. Tak, to ci się ruszają... Powiedzmy Dogo... Forpoczta 5 się rusza. A ci się mogą ruszyć... Powiedzmy tu. Natomiast ty, będąc z góry, powiedzmy, że na razie dostrzegasz to. Tych jeszcze nie. Tak, patrząc w stronę północną i południową, wśród ruin, jeszcze konując, tapując się do tego rzutu, który miałeś przed chwilą, dostrzegasz ruch sylwetek, które nie są do końca humanoidalne i przywołują do ciebie niezbyt fajne wspomnienia kłopotów, jak kiedyś się musieliście mierzyć z podobnymi bestiami. O, kiedy my walczyliśmy z bestiami bojowymi? Tam jak ratowaliśmy... Nika? Na jednej z wczesnych sesji, jak poznaliśmy Lafayette'a. Natomiast też tam skillstealował bestię. Które Lewiatan, tak? Tak. Aha. Natomiast te nie chodzą na dwóch nogach, bardziej są w stronę kotowatych, ale masywnych, umieśnionych, z ostrymi szponami i paszczami pełnych zębów. stworów. Te są szybkie, ale słysząc nagłe odgłosy walki. No Lady jest totalnie cicha. No to może tak słyszeć tego snajpera. For fuck's sake. Kurwa, próbuję jaka impreza? Złapać to jebane gówno. Roll20 babki mają czasem problem z warstwami. Tak, ogólnie rzecz biorąc to właśnie słysząc wystrzały gdzieś mniej więcej idą w... A! I właśnie jedna bestia, która nadchodzi z góry, jest większa i masywniejsza niż pozostałe. Ona z kolei jest bardziej humanoidalna i przypomina niektóre modele, które z kolei... Chociaż nie, bo ich nawet na oczy nie widzieliście, jak odbijaliście tych nie bestii, tylko wam jako graczom pokazałem, jak one wyglądały. Aha. Ale ta z kolei wygląda jak Serious Trouble. Make it double. I w sumie też... To znaczy, że te bestie już rozpierdoliły wszystkich kultystów tutaj w okolicy? No właśnie, ogólnie rzecz biorąc, jak tak i one się poruszają, no to właśnie jak mówiłem w sumie na tych ogłosach walki, to nie brzmi jak walka, to brzmi jak rzeź. A czy nagle, zwłaszcza tutaj z tych zabudowań, dźwięki, które dochodzą, są dźwięki łamanych kości, rozrywanej tkanki mięśniowej, po prostu ludzi... Ale krzyki raczej nie, czy da się usłyszeć łamanie kości aż tak daleko? Jezu, dobra... Tak, okej, masz rację, złej frazy użyłem. O Boże... Właśnie jak one przebijają się przez budynki, kasują wszystko po swojej drodze. Jeden z nich robi tak i widzisz, jak nagle jedna z bestii wskakuje najpierw na dach tego budynku, a potem susem wita się ze snajperem. I potem co widzisz, jak jest... Że tam nie było to miejsce oświetlone, ale masz wrażenie, że jak ktoś wylatuje, pomimo to, że cała miejscówka się trzęsie i jest pytanie, że wylatują kawałki ciał, znaczy kawałki ciała. Gogle. Widzę ciepło chyba. Rozrywające się na części, wylatujące z różnych stron. Tak. Natomiast reszta... Natomiast jeden przeskakuje przez budynek. Tak, i że one są szybkie. To dobrze, że ja też jestem. O Boże, czy to będzie teraz gonitwa? I one też skaczą tak wysoko jak ja? Tak, widzisz, że są bardzo zwinne, szybkie i wykazują taktykę takich typowych bestii łowieckich. Ale plusem jest to, że jak trwa ta strzelanina i jakby skupiasz na sobie... Znaczy najpierw snajpera uwagę chciałeś skupić, a przy okazji też rozniosło się na bestię. To wydaje się, że Laura, Ghost i Oberon właśnie zrobili hit the dirt i przeżołgują się najpierw na południe, licząc na to, że znajdą jakieś otwarcie. I nagle zrobiło się trochę cieplej. No i podejrzewam, że reszta drużyny na feedzie, jak już pewnie rusza dronami, znaczy dronami, Boże. No, dropodami. Też są rozsyłane informacje, to co widzą feedy, znaczy widzą to co wykrywają na skanerach feedy z dronów. O Boże, czy oni widzą po prostu Kitty otoczoną przez te wszystkie bestie bojowe? Bo nie widzą całej trójki, która tam się przekrada. Tak. O Boże, bieda Unity, czy ona będzie miała zawał? Najśmieszniejsze jest to, że kompletnie nie mamy jak pomóc. Wprawdzie. No wiem, to jakby to co się tutaj dzieje, jakby nie jest w okresie 6 sekund, więc w międzyczasie jak sytuacja się rozwijała, to też hashtag raczej nie stoi w miejscu, tylko działała. Tak zakładam. Jest ogólnie pytanie, co chcecie zrobić jako gracze tak naprawdę. Czy w odpowiednim momencie Bunny dostaje, że jest Big Damn Heroes i próbuję was zagrać tą walkę straight, czy... Wydaje mi się, że Reyna by się zebrała na dół, żeby odzyskać drony. No to też ma dużo sensu. Znaczy nie, to jest pełni charakter dla Reyny, że... Trony. Nikt inny nie może, znaczy, że... Bo jeszcze ktoś inny zrobi to źle. Znaczy, że zepsuje moje zabawki. Przede wszystkim chodzi mi o to, że tam specyficznie jest karabin snajperski, ciężki machine gun, no, co to też jest dość sporą siłą ognia nieużywaną właśnie. Ale co? Jako medyk i zapasowy pilot. No, ale wiesz co, to nawet nie jest taki bindem hero, że walka czy coś, tylko po prostu, żeby ich wyciągnąć. Po prostu wlecieć i wylecieć z tym. To bardziej pod tym kątem byśmy patrzyli. Ile tam dronów jest? Jakie one tam zostały? Bo może Bunny ma szansę po prostu odciągnąć ich, te bestie w górę. I... Bo wcześniej Reyna latała na tych dronach, nie? I... Pani może kojarzy, że one gdzieś tam będą, więc w tym momencie jest szansa, że jeśli dobiegnę do tych dron, one mogą robić obstawę strzelając w tamtych, a ja będę, nie wiem, skakać po budynkach i po prostu musiałabym wskoczyć albo między drony, żeby mieć dodatkową siłę strzału i strzelać w te bestie, ale to jest trochę ryzykowne, bo te bestie są w chuj mocne, albo po prostu dalej wywabiać te bestie w inną stronę niż NPC uciekają. Patrzę, co na dole mam. Czy mogę zaproponować, żeby pokazywać feed z tego, jak kapitan dzielnie odciąga bestie bojowe od pozostałych członków załogi na na monitorach? Nie kurwa, bo jak mnie rozerwie na szczępy, to chcesz zobaczyć ich twarze? Nie, dobra, to chociaż żeby... Tak? Patrzcie, to była wasza pani kapitan. No nie no, podbudować morale, żeby widzieli coś. Można później jak to wygląda. Puścić, jeśli się uda. Tak, tak, dokładnie. Ewentualnie puszczać to z tym. Puszczać to z 5-sekundowym opóźnieniem i jak coś to powiedzieć, o kurde, ktoś musiał zestrzelić dronę. Tak, problematyczne. Straciliśmy sygnał, tak. Dobra, czyli inaczej sformułuję pytanie. Czy tą walkę rozgrywamy czysto, bo mając, jeżeli gracze reszta wspiera z dostępnymi zasobami, środkami i siłą ognia, czy rozgrywamy to czysto fabularnie, czy z kilczykami? Nie, tak było ciekawie zawsze z kilczykami. Bo moment, bo w tym momencie jestem ja sama kontra 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bestii. No. Więc jeśli byśmy chcieli to rozgrywać, że każdy z nich będzie miał atak, to ja w końcu oberwę, prawda? Możemy to rozegrać. Minus, jak bardzo oberwać. Minus jest taki, że na tych... że mechanicznie te bardziej dojebane bestie mają 2 ataki na turę. A tak samo te elitarne roboty. Bo ogólnie rzecz biorąc, gdybyście nie zdjęli tych transporterów, to też byłyby 2 grupki po 4 roboty. Elitarne też by miały 2 ataki na rundę. Natomiast najbardziej dojebane bestie, Apexy, mają 4 ataki na turę. Aczkolwiek tak jak tutaj dopisujemy tą sytuację, to na razie nie jest jakby czysto wanilowa walka, tylko to jest też jedna z rzeczy, którą na przyszłe kampanie będę próbował homerulować, bo bardzo mi fejtowy system pasuje, że nie ma persy opisanej, że tura trwa 6 sekund. Jakby to jest bardziej teatrowe kwestie dystansu i tak dalej. Ale to robię dygresję. Kurde, bo z drugiej strony fajnie byłoby jednak... Fajnie by było, żeby Kitty oberwała od tej najmocniejszej Kitty Bunny. Bestii, żebyśmy wiedzieli, z czym mamy do czynienia. Ej, a co jest tutaj? Tutaj znaczy gdzie? Tu, gdzie teraz jest Bunny. Taki większy krater. Byłoby nawet spoko, że próbuję je zaciągnąć tutaj i jakoś je zmylić i spróbować nawet na przykład strzelić tak, żeby to się zapadło pod przynajmniej połową bestii, to one będą na chwilę wyjęte z walki, z pościgu. Nie, i później będę skakać dalej gdzieś tam przy końcu, powiedzmy, że mnie dorwie ta najmocniejsza bestia. I zobaczymy, czy przeżyję. A w międzyczasie jest jeden drive-by cargopoda, który... Znaczy... Boże, cargopoda... Jezu, co jest dzisiaj ze mną? Drop pada. Co? Co? Drop. Tak, drop pada. Robi drive-by rozstrzeliwując co bardziej widoczne bestie. Reyna jest rzucona. Jest rzucona. Po prostu znajduje się w dystansie, żeby móc przejąć kontrolę. Już nie, znaczy nie mam prewencji, czy musi być na ziemi, czy nie. Po prostu tak jakby to zadziałało, żeby zadziałało, to będzie mogła przejąć kontrolę nad swoimi dronami z powrotem. Jasna, wyda z siebie oddech ulgi. Będzie musiała być odpowiedzialna za czyjś bardzo drogi sprzęt, z którego straty by się nigdy nie była w stanie spłacić. Ej, chyba że uda mi się z nimi tańcować na tyle długo, że oni zdążą wylądować i będziemy mogli stoczyć po prostu wszyscy walkę z... I tu byś rzucił, ile tych bestii mnie dogoni. Ja tam uważam, że jednak priorytetem jest ucieczka, a nie pokonywanie. No. Tylko jeśli już mnie dopadną, to... Ja no, ciężko bardziej, bo w tym momencie ich zabijanie nic tam nie da. No. Poza tym, że możemy dostać kopa w dupę. To są na razie grupki, które były najbliżej. No bo ja zakładam, że gracze mają, znaczy postacie mając dostęp do informacji i sprzętu, które posiadają, to by raczej postacie szybko podjęły decyzję, żeby sprawdzić, że może Bunny żyje i że potrzebna będzie jej pomoc. A więc ja bym to kupił, że właśnie jest drive-by, część ostrzał bestii, nawet jeżeli one nie giną w jednym trafieniu od ciężkiej broni, to są zmuszone, żeby zacząć nie biec na pałę, tylko łapać jakieś uniki. Natomiast jedna z nich kompletnie niewzruszona. I w sumie bym powiedział, że o ile cóż, Bunny nie jest psionikiem, więc jakby no nie była w stanie tego wykryć za bardzo i też jeszcze z pewnej odległości, cóż, jeżeli na przykład nie było żadnych aktywnych mocy, no to ciężko tak naprawdę wizualnie stwierdzić, że coś jest psionikiem, a czy nie. To ile te mniejsze bestie nie są, tak gdy jeden z tych apexów na ciebie prze, można właśnie powiedzieć, że on dlatego jest w stanie w końcu do ciebie dopaść, zanim że się dopaść, znaleźć się w dystansie, w którym może próbować się atakować. Bo cóż, powiedzmy, że Bunny na tyle dużo gadała z psionikami, widziała kilka przykładów mocy, że po prostu ten Apex wykorzystywał... czy dać mu teleportację? Laura była psionikiem, to ona... Albo na Laurę miałam taki pomysł, że ona była bardzo mocnym psionikiem, jak była dzieckiem. Taka odwrotność Jacka. Ale z nią robili takie badania, że jej kasowali tą psionikę. W sensie wygaszali. Ale nie wiem, czy w takim razie ona mogłaby na przykład to wyczuć i wtedy będziemy mieć takie info. Znaczy, no jeżeli nie ma zdolności psionicznych, no to tak raczej nie. Chyba, że taki... Tylko znowu, jak oni się składają tam, to nawet nie ma jak tobie krzyknąć, że... Nie, chodzi o to, że Bunny totalnie nie jest psionikiem, to jest coś psionicznego, tak. Ja nie chcę wyczuwać, że to jest psioniczne. Mogę się domyślić, tak? Ale, tak. W sensie do tego dążyłem. Tak, powiedzmy, że ten konkretny Fagas to miks teleportacji z telekinezą. To taki Kailar. Penali. Godny przeciwnik. Gdybym miał więcej many. Our battle will be glorious. Pierdolę nie robię, nie mam many. Nie, pierdolę nie robię, skończyła mi się mana. Okej. Powiedzmy, że to ten. Tam nie dopadł? Myślałem, że bardziej koło tego niebieskiego. Jak koło niebieskiego? Że bawiliśmy się w kotka i myszkę gdzieś dotąd, powiedzmy, nie? No tak, ale już... Po prostu nie chciało mi się przesuwać tokenów tak naprawdę. W tym momencie ta mapka już nie będzie aż tak bardzo potrzebna. Ale tak, to mógł być ten, jak resztę albo kasowali, znaczy walczyli, ostrzeliwali, żeby ich spowolnić, resztę bestii dać dodatkową osłonę NPC-om, w sensie Laurze, Ghostowi i Oberonowi. Ci powiedzmy z takiego drive-by'a dostałby wcześniej za tyle. No i właśnie czuję, że nagle jest i czujesz ten moment zagrożenia, ale jeszcze masz czas, żeby się odwinąć i strzelić. Podejrzewam, że tak trzeba jeden strzał nie zabije tej bestii, ale to będzie... Więc masz jeden atak, w sensie możesz teraz rzucić, zobaczymy za ile. No oczywiście z bliska, kiedy nagle się pojawił, to jest czarna łuskowa, czarne łuski, szeroka paszcza z zębami cieknącą. Może się wydaje, że śliną, ale to bardziej wygląda na jakąś, też może być taka toksyczna ślina. Cztery łapska. Wow. Zakończone szponami. Znaczy nie, jedna para kończyn, bardziej takie przypominają humanoidalne ręce, tylko masywne, też pokryte łuskami, zakończone. Boże, nie pazurami, tylko z tymi rękoma. Po prostu słów mi brakuje. Natomiast druga para to jest po prostu też rzucające kończyny, ale które przechodzą i kończą się takimi zakrzywionymi, długimi ostrzami. Ostrzami po prostu? Tak. Tak jakby trochę wystawały z jego klatki piersiowej. Się rozszerzały. I z rykiem, jak obrywa za za niemal połowę jego hapeków. A Boże, to strzela mu prosto w mordę, jak się pojawia przede mną. Znaczy prosto w mordę to by... Chociaż może mieć takie... W ramię na przykład. Tak, że... Strzał, który normalnie taki nagły ból i utrata krwi by powaliła niejednego mocarza, a tutaj tylko jest ryk wściekłości i wcale nie pozbawiona morale bestia wściekle cię atakuje, jest tylko śmierć, 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 śmierć. Ona coś mówi? Nie, po prostu to jest takie nagłe ukłucie strachu, pomimo tej całej adrenaliny, że tak jakby... Albo nie, dobra, nie mówię tego. By czuć strach. To Bunny jest zjacona, że tak powiem, z tego wyciągnie. Dobra. I to jest, ja z tego zrobiłem... Normalna to by srała w gacie, ale teraz to po prostu działa na 200%. Tak, Engineered Murder Beast, która ma taki bonus do trafienia i ma 4 ataki. Ona wręcz pali, tak? 1 atak, drugi atak, trzeci atak. Czwarty atak. 30. Dobrze, że nie ma krytów, nie? Dobrze, że nie ma krytów. Ej, ja w tym momencie deklaruję, że chcę tą 30 przerzucić. Moim... Okej. Nie no, przerzuć 35, zostaw tą 30, ona jest taka ładna. Zasłużyła. I tak to nic nie zmieni. Z 25 ty dostaniesz. Cicho bądź. Ale po co? O, takie ładne my. Przepraszam, ale w tym momencie celu za bestia, no. Rysia, jaka jest twoja decyzja? Się chciałam zapytać, czy mogę zobaczyć najpierw, który atak zadaje ile obrażeń i chciałabym tego mocniejszego uniknąć. Nie, bo tak jak ja normalnie atakuję, to teraz masz atak i damage i w tym momencie po prostu powiedzmy, że zrobię unik w ostatniej chwili przed łapą, która by mi zrobiła większe kół. Okej. Okay. Więc właśnie jakbyś mógł rzucić na te dwa i no. To nie powinno tak działać, ale to nieważne. Czekaj. Rysiu. No. Ile tam masz system straina? Miałam full, teraz mam 4/10. Okej. Wycięłam sobie szczypiki z żadnego obciążenia. Czekaj, próbuję sobie przypomnieć, jak to właśnie wcześniej robiłem. W sensie z tymi przerzutami rzutów na trafienie. Bo pamiętam, że to już było, tylko nie mogę sobie przypomnieć, czy to było wydaje przed, mi się, że właśnie raz w ten sposób. Że właśnie rzuciłeś na obrażenia i wtedy mogłam zdecydować. Ale jeśli uważacie, że to jest OP, no to nie. Możemy, nie wiem, zredkonować. Są skilla. Nie wypowiadam się, wychodziłem z zaufania, że unique gifty mogą być trochę OP. Niestety nie żałowałem sam, więc... Dobra. To tak, to jest... Ach, tak, powiedzmy, że są bardziej dojebane. Chociaż... Tak, są dojebane. Dobra. Pierwszy, drugi. Jest bardzo mała różnica, co przerzucę. Ej, czekaj, Dobra, no to niech jeden przerzuci to, na atak, nie? Bo jeśli i tak wejdzie, to znaczy, że i tak dostanę te obrażenia, nie? Mhm. Spoko. No to i tak oba trafiają. Okay. To 25. Okej, proszę o physical saving throw. Physical? Toksyny. Moja zbroja. Ona coś tam robi na tego fizykala. Ale to chyba jak... A nie, to w ostatnim... Już jestem. Co mnie minęło? To znaczy, że jeśli będzie źle, to ona dopiero zacznie działać, nie? Tak, to musicie ściągnąć do zera, czy poniżej zera, żeby cię autostabilizować. Spoko. Okay. Co się stało? Co mi ominęło? Ogólnie zamiast być... Ogólnie zamiast być rozszarpaną jak wielu nieszczęśników tego wieczora, tej nocy, na kawałki, to unikasz połowy z tej niszczycielskiej salwy i po prostu fali śmierci, która by szła w twoją stronę. Niemniej unikając bezpośrednio zabójczych ciosów, nadal te bestie są na tyle silne, zwinne i szybkie, że nabawiasz się pomniejszych obrażeń. No i po prostu tam, gdzie jesteś zraniona, to przez moment czujesz intensywne, palące ciepło, które jednak trochę zagryzając zęby jesteś w stanie przezwyciężyć. I chyba tak naprawdę to jest właśnie kwestia tej ogromnych ilości adrenaliny, które kursują w twoich żyłach, że tak naprawdę kompletnie ignorujesz. Że mnie to bardziej hype'uje niż boli. Hurt me more, daddy! Tak. Ej, dobra, to co teraz? Ja mogę zrobić... wyskoczyć stamtąd, spierdolić mu, strzelić, uciekają? Skoro robimy to już tak fabularnie, to czy możemy uznać, że w międzyczasie jak ona dostawała ciachu, to my zdążyliśmy...